Nie wiem jak u Was, ale u mnie nie ma świąt bez sernika. A ponieważ kochamy tradycję, no to musi być na stole sernik mojej świętej pamięci teściowej, babci Marysi, który jest zwany czarnym sernikiem. No oczywiście ten środek ma serowy, absolutnie kremowy, a dookoła ma posypkę, która jest zrobiona z kruszonki z dodatkiem kakao. Ja trochę zmodyfikowałam ten przepis i do kruszonki, żeby było bardziej świątecznie, dodaję trochę przyprawy do piernika. Zaczynamy od tego, że wybijamy 5 jajek, osobno żółtka, osobno białka. Będzie łatwo zapamiętać. 5 żółtek, 5 białek i kilogram sera. Dobrze, zanim ubiję osobno białka i osobno żółtka z cukrem, daję tak mniej więcej 3/4 szklanki cukru, no to muszę też odpowiednio wybrać ser do sernika, no bo jak sama nazwa wskazuje, sernik będzie to. Tutaj mam różne sery z Krasnegostawu, one są fantastyczne, uwierzcie mi. Ten to jest taki twaróg, jaki pamiętam z dzieciństwa. Taki jak właściwie moja babcia sama w domu odciskała z ukwaszonego mleka. Zobaczcie, przekrojony, ma taką grudkowatą, piękną, wspaniałą konsystencję. Jest kwasowy w smaku, delikatny i w zasadzie to jest taki twaróg, który idealny jest na kanapkę, chrupiące pieczywo, świeżutkie i do tego kropla miodu. Mamy też z Krasnegostawu ser, który nazywa się krajanka i on ma bardziej zwartą konsystencję i muszę powiedzieć, że on świetnie nadaje się na przykład do wszelkiego rodzaju sałatek, ale też można z niego zrobić klasyczny gzik czy twarożek. No i mój ulubieniec, zwłaszcza w kontekście Bożego Narodzenia, czyli ser twarogowy po prostu półtłusty. On jest mięciutki, jest już zmielony i można go spokojnie użyć do sernika. Pokażę jeszcze, jaki on jest gładziutki, kremowy. O, proszę bardzo, widać, że nie ma tych grudek, więc spokojnie możemy sernik z niego zrobić. Jak powiedziałam, użyję aż kilograma sera. No to czyli łatwo 4 kostki po 250 gramów. Białka trzeba ubić na puszystą pianę. One nie muszą być aż tak bardzo ubite na sztywno. Ważne, żeby dały tę puszystość sernikowi. No i teraz ogiel mogiel. Warto dodać do środka odrobinę ekstraktu waniliowego albo po prostu cukru waniliowego. Ja dodaję mniej więcej łyżkę, no i teraz ser. Ach, wspaniały. Pyszny. Dobra. I delikatnie mieszamy wszystko razem. Dodajemy białka. I muszę powiedzieć, że te wszystkie zadania i działania kuchenne tuż przed świętami przypominają mi Boże Narodzenie w moim rodzinnym domu. Kiedy to z moim bratem walczyliśmy, kto wyliże miskę, a kto wyliże pałkę. I on niestety często wygrywał, bo był 8 lat starczy. No ale zobaczcie, teraz będziemy robić kruszonkę. Ta kruszonka oczywiście składa się z masła, to jest przepyszne masło. Jeśli kiedykolwiek znajdziecie w sklepach masło z Krasnegostawu, są tacy, którzy nawet zamawiają je specjalnie. I masło, całą kostkę, czyli 200 gramów wrzucamy. Do tego dodajemy 2 szklanki, niepełne mogą być mąki. Do tego 2 łyżki przyprawy do piernika i to jest ten mój zmodyfikowany przepis, dzięki temu sernik będzie bardziej świąteczny. Kakao, tak mniej więcej 4 łyżki, można dać więcej, ja bardzo lubię, kakao jest zdrowe. I no jeszcze cukier, no bo kruszonka musi być trochę słodka. Mniej więcej 3/4 szklanki. Możemy sobie ten cukier oczywiście regulować. Ja lubię, kiedy ser i ten środek serowy jest lekko kwaśny, a kruszonka jest słodsza i bardziej chrupiąca od cukru. No i teraz to trzeba pokruszyć, czyli użyć mięśnia, o ile się go ma. Zimne masło do kruszonki trzeba po prostu zmiękczyć ciepłymi ręcyma albo ręcami, jak to kto woli, żeby powstała kruszonka. To trochę trwa. A ponieważ w tej szklarni jest super gorąco, to pójdzie mi to bardzo szybko. W szklarni oczywiście hoduje się pomidory, ogórki i czasem w okolicach świąt również katarzynę bosacką. Kruszonka ma to do siebie, że nie trzeba jej zbyt długo wyrabiać. Ona jest taka sypka dosyć, więc mniej więcej połowę sypiemy na spód. Lubię przepisy, które robi się bardzo prosto, pod warunkiem, że ma się zamkniętą blachę. O, teraz zadziała. To będzie spód. Do środka rękoma umazanymi w kakale wrzucam naszą masę serową. Zaraz się zacznie, a dlaczego pani nie ma szpatułki? Bo w szklarni nie ma szpatułek? Arturze, bracie mój, możesz wylizać miskę. Dobra. Rozkładamy dosyć niedbale. Posypujemy kruszonką. I tak powstaje nam czarny sernik, który musimy wrzucić do piekarnika mniej więcej na godzinę. Temperatura 175-180 stopni. Zależy, jak mocny mamy piekarnik. O! No i już, zawijam piecę i z sernikiem lecę.